objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Źródło objawień, ostrzeżeń i proroctw. Jedynym źródłem objawień, proroctw, obrazów i ostrzeżeń jest tylko i wyłącznie Stworzyciel. Oczywiście nie bezpośrednio, tylko poprzez poziomy duchowe i waszego przewodnika duchowego. Poprzez prowadzenie nie ma i nie było nigdy innej drogi. Sam Jezus Chrystus, będąc na ziemi w ciele ziemskim, jako część Pana, odbiera ze źródła. Będąc połączonym energetycznie bezpośrednio, jako część do siebie Stworzyciela. Jezus Chrystus, gdy wraca do góry, staje się Stworzycielem. Wtedy nie możecie ludzie odebrać od Jezusa Chrystusa, bo i tak tylko Stworzyciel jest źródłem. Natomiast Jezus Chrystus, gdy jest na ziemi, sam czerpie objawienia i dla was ostrzeżenia od Stworzyciela, jako źródła wszystkiego. Maria Nazareńska, Matka Ziemska Jezusa Chrystusa, jest tylko zwykłym ludzkim duchem. Jej zadaniem było dać naczynie ziemskie, czyli ciało, części Pana, Jezusowi Chrystusowi. Nic więcej. Sama nie zrozumiała przesłania i zadania Jezusa Chrystusa. Maria Nazareńska nigdy nie będzie jako zwykły duch ludzki źródłem objawień dla nikogo. Jest to niemożliwe. Natomiast swoje zadanie wykonała należycie, dając ciało ziemskie Jezusowi Chrystusowi na ziemi. Jeżeli ktokolwiek powie wam, że odbiera objawienia, ostrzeżenia lub proroctwa od Jezusa Chrystusa albo od Marii Nazareńskiej, to oznacza, że kłamie albo jest prowadzony przez ciemne nurty. W obydwu przypadkach źle dla tego ducha. Nie dajcie się okłamywać. To rozum nauczony wizualizacji i medytacji natychmiast z nawyku podejmie temat i naprodukuje wam wszystko, co zechce. Pokaże wam obrazy takie, jakie wy chcecie. Mało tego, natychmiast odda się ciemnym wprowadzeniem. Z poziomu materii do was, do gęstej materii, pokaże wszystko, co ciemni naprodukują, aby tylko was ściągnąć. Tam duchy, które wyszły z ciała i pozostały przy ziemi, wyślą wam swoje wyobrażenia, wiedzę z poziomu ciemnych nurtów i pokażą najciemniejsze wibracje. Tak pokazane, że wy się nie zorientujecie, że jest to ciemna forma i przyjmiecie jako swoją. Duchy, strzeżcie się, bo ciemni atakują w każdej formie, a wy, nie mając narzędzi i wiedzy, nie jesteście w stanie się obronić. Stworzyciel jest jedynym źródłem życia i wiedzy duchowej na ziemi. Kierujcie się ze swoimi uczuciami prosto do Pana. Pomińcie wszystkich tak zwanych kościelnych, wszelkich religii i różnych dziwnych pośredników.